Przeminęła piękne lata i jesień przyszła psiakować. Wyłączę się. O, o, a pani co ta wiejska powiedziała? Czemu płaczesz, emerycie? Czy ci jest tak trudno żyć? Wszakże musisz stać o świcie, by do pracy znowu iść. Możesz leżeć do południa, w telewizor gapić się, wyskoczyć z kumplem na piwko, na dziewczyny czemu nie? Wyskoczyć z kumplem na piwko, na dziewczyny czemu nie? Miła pani emerytko, wreszcie czas dla siebie masz. Wybierz się do kosmetyczki, zrób manikur, włosy, twarz. Możesz pojechać na wczasy, lucz do zdroju, jeśli chcesz. Tak z depresji się wyleczysz, tylko ładne kiecki weź. Tak z depresji się wyleczysz, tylko ładne kiecki weź. Poznasz tam miłego pana, co samotny jest jak ty. Przetańczycie nocno rano, przy rozstaniu będą łzy. Miała pani Zofia Warczyńska z Miejskiego Centrum Kultury w Opocznie, a teraz przed państwem pani Jadwiga Kocik z Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Jeśli masz w domu jakieś problemy, gdy mąż marudzi, robi ci sceny, niezwłocznie wydłoś swe oratorium. Weź skierowanie do sanatorium. A więc ucieka mąż udręczony od złej teściowej, zgryźliwej żony. Zwija mam natki i zapiernicza do Kołobrzegu czy Iwonicza. Latem w chałupach pędzą na plażę, tam naturyści, a tam nudziarze. Nudzą się solo, nudzą zbiorowo, a chciałoby się i to i owo. Na wszelką nudę znajdzie się rada, gdy sobie babcia przygrucha dziada. Gdy w krakowiaku zagra muzyka, wszyscy są zdrowi, choroba znika. Babcia przed lustrem wróży oczęta. Dziadek prasuje swoje porcięta. Bierze pod mankiet swoją babunię i na balangę z fasonem sumie. Tam wypełniona sala pogrzebie. Swym gościom świadczy wszystkie zabiegi. Już promienieją, jaśnieją twarze, bilcze, bioprądy oraz masaże. Zbędny tu chirurg, znachor, szarlatan, bo na parkiecie dziadek jak szatan. Jedną przytula, a drugą pieści i znów się czuje jak lat 30. W domu migren, zawroty głowy, a na parkiecie lew salonowy wywija w tańcu swe piruety, prężą się członki, ciała i grzbiety. Serca tykają jak dwa zegary, są w siódmym niebie, stara i stara. Pot się dziadkowi leje po plecach, babci wiruje rozcięta pieca. Nakłada wnuczki mini sukienkę, by tu w kurorcie zagrać panienkę. Szczerzy swe ząbki, wierci swym zadkiem, wciąż się rozgląda za młodszym dziadkiem. Dziadek nie frajer, nie w ciebie widy, też sobie szuka młodszej kobity. Coś tam marudzi babci do ucha, ona się cieszy i bajek słucha. Jest zachwycona i roześmiana, gdy w tańcu trą się cztery kolana. Lgnie człek do człeka, ciało do ciała. Oby do rana orkiestra grała, miesza oddechy ust inhalacja. I tak się zwykle kończy kuracja. Tak na noc góra
śnieg moc okrywa wszystko. Czort jeden wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Sama jestem tu, a przed sobą mam orkiestrę męską. Tych, co szarpie nas, wie, że nadszedł czas wypić na ręce. Czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra na wart, taniec, gdy masz wart, gdy dziewczę chwili. Z basem ty w tobie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla cudownej pamięci trzeciego od pana Bartka, Pucio, Pucio, jesteś winna w czasach. W tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych, opalamy się. Orkiestra przygrywa strasznego Beglina. To nie twoja wina, że odrywam cię. Panna Krysia, Panna Krysia, królowała na trusach nie od dzisiaj. I każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Góralczyszy rozmarzony wzrok śledził wciąż i każdy gest i krok. Za oknami noc, góra w śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedynie wie, że wasiska też się kocha w Krysi. Wie jedynie czort, co kosztuje tobie wciąż od nowa. Brać kontrabas i umiąc morza krwi, tak anocowa. Wszystko było pomyłką.
nie zapomnę. Ożenił się z wdową po majorze. I wtedy popełniłam samobójstwo, ale przez pomyłkę zamiast jodyny napiłam się przyprawy do zupy. Krzysztof był moim kochankiem nawet dosyć długo i zaczynał mnie już nudzić. Ale kiedy zostawił mnie dla zwykłej mecenasowej, to cierpiałam jak za najlepszych czasów. Gryzłam się w palce do krwi. Nie, co ja mówię, w palce to się gryzłam z powodu Adama. Z powodu Henryka. Ach, Henryk. Jak on mnie zdradza. Nie wyobrażasz sobie, jak on potrafił zdradzać. Raz posłałam go do sąsiadki, żeby pożyczył dla mnie lokówkę. Wrócił. Po dwóch godzinach z szelkami w ręku. Nie, z szelkami to był Marian. A ja czekałam z grzebieniem w ręku, bo mieliśmy iść do teatru. Zdążyliśmy na finał trzeciego aktu. Ale nawet Marian nie potrafił mnie tak dręczyć jak Tadeusz. Tadeusz. Tadzieńka. Przepraszam, Heleno, o czym to mówiłam? A, Tadeusz. No cóż, póki mnie kochał, byłam z nim szczęśliwa. Ot i wszystko. A przeraz poszedł odprowadzić z moich imienin żonę Baranka, który był wtedy na kuracji w Ciechocinku. No i oszalał dla tej Barankowej. Nie chciał mnie w ogóle znać. A ja chodziłam tam, czekałam pod oknami. Co ja wtedy przeżywałam? Nie, wrócił do mnie, wrócił. Ale cóż z tego? Wiecznie o niej wspominam, porównywam. Barankowa tak, Barankowa siaka, Barankowa owaka, a ty nie. Cierpiałam straszliwie. Więcej to chyba cierpiałam z powodu Zbyszka. Chociaż nie. Kiedy Władek zostawił mnie po raz pierwszy, tak jak wstałam, pojechałam do Wołomina i przesiedziałam całą noc na stacji. Sama. A kiedy Roman odszedł, to musiałam zastawić gramofon na cały regulator, żeby sąsiedzi mi słyszeli, jak głośno płaczę. Tak, Heleno, jesteśmy już stare. Ale przynajmniej mogę o sobie powiedzieć z czystym sumieniem, że brałam z życia wszystko to, co najlepsze. Żyłam bogato. A ty przez całe życie ze swoim drogim Józefem. No widzisz? I co z tego masz? Kwiaty! Kwiaty! Proszę spojrzeć, radość bierze. Wonne, roślinne, kolorowe. Polne, leśne, ogrodowe, pojedyncze i nawiązanki. Czy dla żonki, czy dla kochanki. Czy dla męża, czy dla kochanka. Najrozkoszniejsza niespodzianka. Róże świeże, groszek pachnący, fiołki leśne, biała konwalia, hiacynty, lilie, narcyzy, gościki. Po grosiku, po dwa grosiki. Tylko brać, tylko kupować, a kwiaciareczkę pocałować. Jak mnie wtedy bestia zwabił, jak tę cnotę we mnie zabił. Ja płakałam, głupia byłam,
Ja myślałam, że zgrzeszyłam. Stało się to tuż przed wschodem, gdzieś za miastem, pod ogrodem. Nie płacz, głupia, szeptał. Popatrz, pachną nam wszystkie kwiaty świata. Róże świeże, groszek pachnący, fiołki leśne, biała konwalia, hiacynty, lilie, narcyzy, goździki. Tylko prać, tylko odcałować, a ust grzesznych nie żałować. Najpierw do mnie co dzień chodził. Potem bujał, potem zwodził, potem z oczu go straciłam. Wreszcie z inną zobaczyłam. Ja myślałam, że oszaleję, że mi nagła krew zaleje. Rzucić mnie dla jakiejś klęby? Więc jak nie zacznę rwać na strzępy róże, czakrę, grosze, cholera, ciałki drańskie, białą konwalię, hiacynty, lilie, narcyzy, goździki, deptać, niszczyć w rozpaczy dzikiej, w gębę brać, nawet mordować za to, że inną śmiał całować. Już go trzeci miesiąc mimo, bo z tą inną szpanczył. Z nią się pieści, z nią się bawi. A ja czekam, że się zjawi. Tylko nie wiem, jak go przywitać. Czy w gębę dać, czy zapytać? Kochasz jeszcze, moje kochanie? Bo bez ciebie cóż mi zostanie? Róże świeże, róże pachnące, fiołki leśne, białka wali, hiacynty, lichie, narcyzy, goździki. Chyba matka nieśmiertelniki, chyba kwiat na moim grobie. Ech, najmilszy, weź go sobie. Musi wrócić, wróci, wróci, znów mi się w ramiona rzuci, znów jak dawniej mnie odwiedzi, potem dam mi zapowiedzi. A jak będzie nasze wesele, w sercu zagra radości wiele i najpiękniejsze kwiaty na świecie będę miała w ślubnym bukiecie. Róże świeże, grosze pachnące, fiołki leśne, białą konwalię, narcyzy, gościki i do tańca, i do muzyki. Grać mi, grać, nie żałować. Ty mnie najmilszy w tańce prowadź. Dziękujemy Pani Elżbiecie Ołubek. Prezentacje indywidualne zdominowały dzisiaj Panie i przed Państwem już ostatnia z nich, Pani Helena Plichta. Zapraszam. Witam Was tu wszystkich. Kłaniam Wam się nisko. Helenka mi na imię, a Plichta nazwisko. Helenka, to jak się tak mówię, to tak się czuję dziecinnie, nie? Bo tak po to starodzie wspominać. No. Kaśka po zysku zbierała kłosy. Wszedł do nóżki śpiciaszki łoset. Bo tylko Kaśka ma jedną nogę, aż tu wyjdzie Stasiek bez drogę. Mówi do niego, ulituj me się. Wyjmij mi łoset z nóżki ten lesie. Stasiek wyszczyzna, chłopok do rzeczy. W końcu Kasi nie z łostu wyleczył. A żeby chłopok karmiony cyckim, szukał koleczki i podstunickim. I szukał tu, i szukał wiele, aż bez ten łosek było wesele. A te, co wcale szczęścia nie miały, same się łostym na polu żygały. Tak było z Józkiem, tak było z Wolkiem. Dziołchy mówiły, sukej no kolki. A te, co były z gęby najbrzydsze, najlepszy sposób znalazły chytrze. Żeby chłopokom było najprościej, siadały goło na goły łości. A że kolka łostowo głęboko siedzi, to zaru mieści na zapowiedzi. A te, co były zaru po łoście, szły do spowiedzi we wielkim poście. Lata mijały, panny się gziły i wszystek łosek w niedwy plewiły.
Teraz jest trudnie z tym łożynkiem, bo portki noszą zamiast sukienki. Choćby znalazła ten łoset młodzież, to łoset przez portki wcale nie wchodzi. Więc to przysłowie ze wsi przyłoset. Nie bój się majtek, majtki w tym łoset. Aż się wam przyznać, wam mili goście, że mi się wydała ja też po łoście. Teraz do lekarza w pośpiechu wpadam i od drzwi wołam. Panie doktorze, niech mnie pan zbada. Lekarz popatrzył, pokiwał głową i odpowiedział. Jestem lekarzem, weterynarzem, ja ludzi wcale tu nie przyjmuję. Ależ doktorze, dobrze się składa, bo ja zwierzęciem właśnie się czuję. Gdy rano wstaję, niech mi pan wierzy, po domu ciekę jak kot z pęcherzem. Do pracy pędzę niczym konkusem, a jak małpa zmęczona wracam autobusem. A gdy zasypiam nad moją głową, mój szczury szepcze, posuń się krowo. To może pan tym swoim cudownym lekiem uczyni mnie pan wreszcie człowiekiem? Ja wam powiem, ten wiek to już jest stary, nie? Bo tak, bolą stawy, bolą ręce, reumaty, złamie palce, ale kto się tym przejmuje? Przecież babka nie pracuje. Rano wstaje, krowy doi, po tym dzieciom jeść gotuje, ale kto się tym przejmuje? Przecież babka nie pracuje. Chociaż zdała gospodarstwo, wykonuje każdą pracę. Synowi oddała rentę, sobie zostawiona na tacę. Młodzi jedzą suto, dobrze, apetyty mają duże, no i babka sobie wcina w przywodówce jajko w górze. Młodzi sobie wóz kupili, ale cacko, srebrne koła. I babka się ucieszyła, będzie jeździć do kościoła. Już w niedzielę pojechali na mszę świętą forą złotą, lecz babka się nie zabrała, poszła na sumę piechotą. Osztumiarka się przebrała, wina w ręce swoje sprawy. Po górala pojechała z przerzutkami aż do Rawy. Na tym kończy się ballada, bardzo smutno, moi mili. Wchodzi w łańcuch pies sąsiada i babka się przekręci. Teraz leży na cmentarzu, pod gałązką szparagusu. Syn z synową opłakują tej babcinej renty z krusu. Ja zgłosiłam się w ostatniej chwili, bo jak się dowiedziałam, że jest taki przegląd, to jakżeż bym mogła nie być. A to jest przegląd, a to ci kabaret w Tomaszowie Mazowieckim. No i myślę, że moje monologi się ludziom podobały, bo nawet brawa dostałam. Ale jeszcze nie wszystkie powiedziałam, bo bym mogła jeszcze ze 2 godziny siąść głupotę i by było dobrze. Nazywam się Mirosław Henke, jestem aktorem Teatru Powszechnego w Łodzi. Również pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Obejrzeliśmy tutaj wspólnie z Państwem występy kabaretowe. Te występy kabaretowe były w wykonaniu przede wszystkim i wyłącznie pań. Okazało się, że panowie albo są młodsi, bo nie ma, bo to jest inicjatywa 60+, prawda? I z tego by wynikało, że panów w tym wieku nie ma już. Nie wiadomo dlaczego, prawda? No, wyjaśniła nam to ostatnia wykonawczyni ze Smardzewic, pani Helena Plichta, która no stwierdziła jasno, że panowie to kupują wędki na potęgę i relaksują się z tymi wędkami nad rzeką albo nad jeziorem. No natomiast takie wygłupy kabaretowe to ich nie interesują. W związku z tym mieliśmy same panie i bardzo dobrze, bo wszystkie panie, zarówno z Tomaszowa, jak i ze Smardzewic, jedna pani była z Opoczna, jedna pani ze Smardzewic nie dojechała, bo pewnie te panie dwie ze Smardzewic w chustach kolorowych jej nie pozwoliły, bo była za dużą konkurencją.
tak, tak, także jedna nie dojechała. Ale muszę podkreślić, że wszystkie, bez względu jaki ośrodek reprezentowały, czy to był Tomaszów, czy to był Opoczno, czy to były Smardzewice, zaprezentowały się przepięknie, bardzo, bardzo dobrze i ciekawie. Każda po swojemu, każda wedle odczuć swojej duszy. Teksty niektóre były bardzo, bo rozumiem, że to były teksty oryginalne, prawda? Tak, tak, tak. No poza tym, że tam jak śpiewały, no to wiadomo, że była muzyka znana, ale teksty tak odebrałem, że to oryginalne. No niektóre stylizowane nawet tam językowo, prawda, na, nie wiem, na gwarę smardzewicką, bardzo... Opoczyńską, prawda, Opoczyńską, no bardzo, bardzo takie dowcipne i no pobudzające, szczerze do śmiechu. Także no, bardzo jestem zbudowany, no z jedynym minusem, co z tymi facetami, no poza łowieniem, prawda? Dziękuję. Teraz przechodzimy do prezentacji grupowych. Dla tych Państwa, którzy dopiero dotarli na nasz przegląd, tak krótko opowiem, na czym on polega. Projekt Atuci Kabaret skierowany jest do seniorów, którzy na co dzień nie mają okazji do zaprezentowania swoich ukrytych talentów aktorskich, recytatorskich czy wokalnych. Celem projektu jest integracja środowisk seniorskich z województwa łódzkiego, pomoc w rozwoju zainteresowań, wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń oraz prezentacja dorobku artystycznego w dziedzinie twórczości teatralno-kabaretowej. Projekt Atuci Kabaret został zrealizowany w ramach programu Łódzkiego Domu Kultury Przystanek 60+. I teraz już przejdźmy do prezentacji grupowych. Jako pierwszy zaprezentuje się zespół Kalina z Kaliewów w Wąwale. Zapraszam serdecznie.
przed Państwem Fundacja Poranek oraz Stowarzyszenie Jedynka. Nie. Stowarzyszenie Pasja, przepraszam. Stworzyły grupę Poranek i przedstawią Państwu wariacje przedwyborcze. Serdecznie zapraszam. Gdzie ten chłop się podziewa? Oj. A, tu jesteś. Weź no. Torbę i po ziemniaki do różki. O matko, już po ziemniaki, już polecę, żonusiu kochana, już lecę po te ziemniaki, już lecę. Matko, kochano, nic innego, tylko ziemniaki, robota i praca, i robota i nic, a przyjemności nie są. No, tylko w koło i w koło. Przepraszam pana, czy pan to ma swojego kandydata już na prezydenta? Nie, proszę pani, bo ja jestem stary. Nie mówię. Proszę pana, jak wygra nasz kandydat, to... Nami będzie basen z rybkami, emerytki poleżą na brzuszkach, a z nalewką panowie będą siedzieć tak sobie i popijać beztrosko w paluszkach. A z nalewką panowie będą siedzieć tak sobie i popijać beztrosko w paluszkach. Te ziemniaki, matko jedyna, nie ma nic innego, tylko ziemniaki. Halo, proszę pana, czy pan to ma już swojego kandydata na prezydenta? Nie, proszę pani, bo jestem chory. Nie mówię. A zresztą, na co tych prezydentów tyle? No. Panie, jak wygra nasz kandydat, to... sobie szpital gdzieś na Wistowie, tam leczą zmęczone serduszko. W barze wraz z napojami będzie wiadra z drinkami, młode wdówki poskaczą na łóżko. W barze wraz z napojami będzie wiadra z drinkami, młode wdówki poskaczą na łóżko. Proszę pana, czy pan ma już swojego kandydata na prezydenta? Nie, paniusiu, bo ja jestem biedny. Na co nam tym prezydów? O, jak wygra nasz kandydat, to... Niedawno nasze jury, pani Katarzyna Cynkę-Filipiak, aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Pan Mirosław Henke, polski aktor i pedagog, członek Zespołu Teatru Powszechnego w Łodzi, profesor sztuk teatralnych, wykładowca na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej oraz pan Janusz Dziewałdowski, twórca i założyciel Teatru do Spraw Ciężkich.
przed Państwem zespół Sak ze Słonecznej Jedynki w grotesce Babska Niedola. Zapraszam. Thank you.
się miała. Dobrze, że reformy emerytur i nagród ministrów nie doczekała. Stefcia, naiwnie we wszystko im żyła. Nie miała wyjścia, bo starą panną była.